Okej, to kolejny szybki filmik. Wczoraj była czapeczka dla małego bałwanka, to dzisiaj zrobimy bałwanka. Oczywiście to będzie też wzór na prostą małą miseczkę, która może być świecznikiem, miseczką na jakieś drobne, nie wiem, pierdoły, które macie na biurku, tak? To tylko wyobraźnia Was ogranicza, do czego ją wykorzystacie. My dzisiaj z takiej miseczki zrobimy buzię tego bałwanka, która była na zdjęciu zapowiadającym nasze dzisiejsze wideo. Znowu, musimy wykonać 12 słupków, które wbijamy w Magic Ring. I dalej, ja dzisiaj oczywiście pracuję grubszym sznurkiem, więc też troszeczkę to będzie przeskalowane. Gdybyśmy użyli sznurka w takim samym rozmiarze jak czapeczka, no to też te proporcje będą troszeczkę inne. Ale wzór jak najbardziej jest ten sam. Myślę, że po prostu jak używam grubego sznurka, to lepiej to widać tutaj na wideo, więc łatwiej jest Wam się tego uczyć. Ok, robimy 12 tych właśnie słupków. Oczywiście zostawiamy sobie ten krótki sznurek, żeby ściągnąć Magic Ringa, żeby nam ten otwór na samym końcu nie przeszkadzał. Ja sobie nawet chyba to już zrobię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć. Czyli zostały nam jeszcze 3, będzie 12. Oczywiście jak pomylicie się o jeden w tom też się nic nie stanie. To jest na tyle malutki wzór, że gdzieś ten błąd będzie praktycznie niewidoczny. Zamykamy taki okrąg oczkiem ścisłym. I dalej kontynuujemy pracę zwykłymi półsłupkami. I tak naprawdę to jest cała trudność wzoru. Jeżeli zrobicie już tą podstawę, to kółeczko, to kontynuujemy już półsłupkami i wtedy budujemy tą taką, powiedziałabym, buzię naszego bałwana. Oczywiście można go zrobić z trzech takich elementów, każdy coraz większy, no i wtedy to będzie cały bałwan. Ja tu akurat w tym filmiku chciałam pokazać, jak zrobić dokładnie tego ze zdjęcia. I też zastrzegam, to nie jest moje zdjęcie, to jest jedna z inspiracji na Pinterestie. Jeżeli chcecie, to możecie dołączyć do naszych tablic na Pinterestie. Zapraszam, można jak najbardziej nawet dołączyć tą tablicę do swoich. Jak nie wiecie, jak to zrobić, to piszcie do mnie wiadomość. Wtedy te wszystkie zdjęcia, te posty, które tam są zaczepione, te wszystkie piny, będą automatycznie na Waszych tablicach i wtedy widzicie po prostu je cały czas u siebie. Skarbnica inspiracji, nie tylko moich, ale też naszych tutaj fanek, działa facebookowych i naszych współpracowników, także jest tego cała masa, możecie jak najbardziej korzystać. Ok, myślę, że bałwanek będzie miał wystarczająco dużą buzię, nie będę kontynuować. Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby ta buzia była wyższa, no to wystarczy dalej pracować tymi półsłupkami. Użyję sobie wczorajszego kapelusika. Ok, kapelusz naszego bałwanka gotowy. Oczywiście w zależności od tego, jak go ułożymy, możemy go nawet wykrochmalić, żeby był sztywny. W zależności od tego, czy dodamy jakieś oczka, nos i tak dalej, to możemy się dalej bawić. I oczywiście, jeżeli wykonamy kolejne tutaj kulki tego bałwana, według tego wzoru, no to będziemy mieć całego bałwana. Ok, dobra, no to kończę, dzisiaj nie przeciągam. Do zobaczenia, pa pa!